Ogromna moc w nas drzemie, ale prawdziwą potęgą stajemy się, gdy działamy wspólnie, razem. Nie patrzmy na to, co nas różni czy dzieli, ale na nasze wspólne cele i bądźmy jednością, niezłomni, waleczni, jedna siła, jedno serce i jeden cel. Od 2 lat non-stop słychać syreny. Chcą, abyśmy ich usłyszeli. Więc teraz my pokażmy, że ich słyszymy i niech oni usłyszą nas. Jesteśmy tu. Jest nas 1000. Czuwamy i czekamy. Budzimy wilki. Razem o godzinie 20. Dzisiaj, w niedzielę, gdziekolwiek jesteś, ściągnij plik, który znajduje się na końcu postu i odpal go na balkonie, łące, w ogrodzie, kempingu czy plaży. Pokażmy, że jesteśmy czujni i ilu nas jest. Witajcie. To jest taka przypominajka, że dzisiaj o godzinie 20 w całej Polsce, a może nie tylko w Polsce, budzimy wilki. Bo owce jeszcze śpią, więc czas, żeby pokazać, ile nas, wilków, jest przebudzonych. Tak więc taka mała przypominajka dla was. Jeżeli chciałby się ktoś spotkać dzisiaj ze mną i z Jowitą, a będzie w Bielsku Białej, to będziemy gdzieś między godziną 19.30 a 20.00 kręcić się w okolicach Placu Pigalle, może na Stary Rynek się przejdziemy, gdzieś okolice zamku. Kto chciałby się z nami spotkać, porozmawiać, to zapraszamy. Ja jeszcze muszę sobie ogarnąć, fajnie by było jakiś głośniczek Bluetooth, żeby było słychać te wilki, nie? Także zapraszam wszystkich z Bielska Białej, z okolic. Każdy, kto ma ochotę się z nami dzisiaj spotkać. Będziemy akurat sobie przechodzić z Jowitą przez Plac Pigalle około godziny 20 w Bielsku Białej. Dzisiaj. No i co? No i niech cała Polska nas usłyszy. A może nie tylko Polska. Poza granicami też niech słyszą wycie wilków. To tyle. To taka mała przypominajka tylko dla was, że to już dzisiaj. No i budzimy wilki. Budzimy wilki. Przeczytałem i udostępniłem post Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź. Jej autorstwa. Także Kasiu, dziękujemy. Mam nadzieję, że będziesz dzisiaj z nami. No i trzymajcie się cieplutko. Au!